Witam na moim odcinku. Dzisiaj będziemy robić ciężkie klacze, dokładnie ich będzie 10. Jestem pod opieką patrona Polski. Dokładnie o takiego patrona. Więc będę się trochę stresował pod jego okiem. Ale to raczej nic wielkiego, nie będzie jakiś wielki stres. Patrz, pacy. O, lecimy z pierwszym klaczem. Pierwszy klacz polega na postawieniu bloku i potem drabiny, żeby nie dostać damage'a od upadku. Z góry przepraszam, jak będzie jakiś szum słyszalny. Po prostu moja kamera ma taki dobry mikrofon, że słyszy szum wszystkiego. Nie, że sama szumi, tylko dosłownie szumiało coś ode mnie 10 metrów dalej. A i tak to wyłapała, więc za to z góry przepraszam. I jeszcze za to, jak będzie na przykład za jasno na kamerce. To wina oświetlenia. Miłego oglądania. Jest! Dobra, to zajęło mi parę minut, a kolejne ciekawe ile mi zajmą. Kolejne zadanie to jest pokonać graczy 5 razy z rzędu na PvP. To będą różne PvP. Na początek będzie walka na siekierki. Dobra, pierwszy winek był... O Jezu, ale to był jakiś bot chyba, no. To nie człowiek musiał być. Dobra, następne to będzie... Standard. Dobra, kolejny padł. Teraz może na... nie wiem co. Na kryształy raczej nie. O kurde, są kryształy. Dobra, jest winek. Na kryształy. Dobra, jeszcze tylko dwa z rzędu. Ale to było łatwe. Znaczy, miałem farta pewnie, ale wow. Chwila, mam 4 serca dodatkowe. Ej, ja mam 4 serca dodatkowe. Nice. Zabiłem tego i tego. Nie będę wam pokazywał z kamerką i tak dalej, bo walony CapCut jak zwykle musi mnie denerwować. Z montażem i coś psuć, więc no, przechodźmy dalej. To zadanie zajęło mi 25 minut i to jest dopiero drugie z 10. Kolejnym zadaniem będzie zrobienie water skill z 10-tysięcznej kratki. Cyk na 10-tysięczne kordy. I teraz lecimy. To wykorzystując ten czas, jak ja lecę, to chciałbym wam powiedzieć o pewnej firmie, która się zajmuje takimi leczniczymi produktami, które serio pomagają. W opisie wam zostawiam link do Facebooka. Jak chcecie, to możecie do nich wejść i ich zaobserwować. Fajna grupa jest. Polecam od nich produkty ogólnie. Na ekranie macie teraz Facebooka tej firmy. A promując siebie, to nie zapomnijcie o lajku w górę i subskrypcji, bo to serio was nic nie kosztuje, a mi dużo pomaga. Dobra, mój patron. Żeby utrudnić sobie, to mam jedną próbę na to.
Już tak lecę 2 minuty. O, dobra. 2 minuty 23 sekundy. Jest. Nie wiem, czemu zalogowało mi komputer przez chwilę, ale było. W ogóle patrzcie, jak szybko to się stawia. O Jezu. O. Pyk i nie ma, pyk i nie ma. Dobra, przechodzimy do trzeciego zadania, czyli podwójna 180. W prawym górnym rogu macie licznik prób. Za którą próbą mi to wyszło? Dobra. Jest! Dobra. Ile? 4 minuty. Nie no, 7, ale... Dobra. Let's go, kolejne zadanie. Kolejne zadanie to przejść mapę Spiral Parkour w czasie tak mniej więcej od 11 do 20 minut. Jakbyście się zastanawiali, czemu ja mam już taki duży czas, no powinienem mieć mniejszy. To wszystko dlatego, że poszedłem na chwilę od komputera, nie wyłączyłem i się nabijał czas. Ogólnie miałem 200 ileś tam punktów tego czasu, a powinienem mieć 100. Jest! Mamy to, widzowie! I Wicki. Dobra. Chwila ustawienia czatu mam. Czat muszę. 33 minuty 56 sekund. Rank B. Ale moim zdaniem powinien mieć rank A. Jeszcze sprawdzimy na stronie ich. Ile to wynosi, bo mam 2036, odjąć 200. Więc no, jeszcze sprawdzimy na ich stronie, pokażę wam. Mamy to, jestem na poziomie A, udało się. Widzowie i widzki. Nie muszę powtarzać tego parkouru kolejny raz. Jest od 1500 sekund, czyli 25 minut, poziom A. Ja miałem 33 minuty chyba, tego co pamiętam. Tak, 33 minuty 56 sekund. I dopiero od 2700 jest 45 minut i wtedy się zaczyna B. Czy powinienem mieć A, czysto teoretycznie. To lecimy do kolejnego zadania. Zadaniem piątym jest zrobienie water skilla z zamkniętymi oczami. To jest bułka z masłem dla mnie, więc to zadanie za pierwszą próbę prawdopodobnie zrobię. I to jest chyba najłatwiejsze. Chyba. Zależy dla kogo, bo też niektórzy mają pecha i im to nie wychodzi. Ale dobra, bez przedłużenia zaczynajmy. Dobra, zamykam oczy. Otwieram. O! Żyję. Dobra, no to było najprostsze zadanie w sumie dla mnie. Teraz lecimy powtórzyć randomową akcję Dreama. Zakręcę na kole fortuny, którą akcję muszę powtórzyć. Jak widzicie, mam tutaj 5 akcji. Nie podpisałem tych akcji, po prostu wiem, że pod jednym numerkiem, na przykład pod 1 to była akcja, gdy jeden z przeciwników łowców go 2 razy hitnął i on wpadł do źródła wody z tam, gdzie są farmy villagerów. No, mam to podpisane, tylko że podpisałem to 1, 2, 3, 4, 5. I taka jaka leci, to taką akcję powtarzamy. Dwa. A okej, okay, to dwa to dwójka to była, już wam pokażę jaka ta akcja. Tutaj jak widzimy się bridżuje nad lawą i wskakuje do łódki, dzięki czemu unikuje tego, że wpada do lawy. I to muszę powtórzyć. Jak widzicie, po dosłownie minucie szukania znalazłem idealne miejsce do tego.
taki dziwny ten. Dziwnie to się zrespiło. Ale tu mamy wyspę, na której będę musiał łódką, tak jakby, nie wiem jak to nazwać, się wspiąć. A bridge'ować będę się... na przykład tu zrobię platformę, z której będę się bridge'ował. Mniej więcej na tej wysokości. Dobra, to... pierwsza próba. Oj, coś czuję, że mi się to nie uda. Ale dobra. Moim zdaniem tego nie zaliczam, więc no. Drugi raz to robię. Znaczy, nie drugi, ale kolejny. Jest! Dobra. To chyba możemy zaliczyć. A jeśli nie, to napiszcie w komentarzach, to najwyżej w następnym odcinku powtórzę tę akcję. Lecimy do kolejnego zadania. Zadanie to będzie... nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale musimy dzięki dwóm wiaderek z sypkim śniegiem przedostać się tam. Nie liczy tu się szybkość, tylko żeby to... Ostatni vlog, widzowie. Let's go. Dobra. Lecimy do zadania ósmego, już przedostatnie. Ósme zadanie to jest, żeby się bridge'ować, przynajmniej zużyć 2 staki dirta. Nie, 120 dirta zużyć. Czyli mniej więcej gdzieś tyle. Serio. Lecimy do... teraz do... po łódkę. Kurwa. Bierzemy łódkę. Pozwólcie, że to zrobię na game modzie. Nie pytajcie, co za wyspy, tutaj sobie ćwiczę pewien tryb grania. Dobra, pierwsza próba. Więcej pod końcówkę muszę dobiec, bardziej dopłynąć. Czyli 100 kratek, żeby było. Słuchaj, ja teraz lecę na farcie. Jest, dobra. Zaliczone. Która to była próba? Nie pamiętam. Ostatnie zadanie.
Dobra, nagrywa się. W końcu. To dziękuję za oglądanie. Więcej filmów z kamerką i tak dalej to będzie w przyszłości. Jeśli dobijecie przynajmniej 10 lajków pod tym filmem. Jeśli nie, to... Nieważne, pa.